Pokazać w swoich książkach z jednej strony, jak powstają takie farmy celebrytów, pokazuje, jak łatwo jest oszukać kogoś na uczuciach. Pionki na tej szachownicy nie mają świadomości, że są pionkami i że nimi się rozgrywa. Pokazuje te osoby, które świadomie wchodzą w to, płacą swoim ciałem. Choduje się osoby do, pracy seksu, do prac seksualnych w taki prosty sposób. Robi się z niej modelkę. Chciałabym jednak, pisząc moją najnowszą książkę, żeby matki tych dziewczyn miały świadomość, że bycie utrzymanką zamożnego, dużo starszego mężczyzny niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje i jest to również rodzaj pewnej prostytucji. Dzień dobry, Szanowni Państwo, dziś w studiu Fanbook TV gościem jest Ewa Minge, witam Cię bardzo serdecznie. Witam i witam wszystkich Państwa. Będziemy rozmawiać, proszę Państwa, wcale nie o modzie, czego Państwo pewnie by się spodziewali, ale będziemy rozmawiać o książkach, które Ewa napisała, trylogii mocno sensacyjnej, o sensacyjnej treści, ale zanim do niej przejdziemy, mam taki cytat z Twojej autobiografii. Cytat dotyczący Twojego stosunku do literatury w ogóle. Pozwolę sobie przeczytać. Do dziś wolę sobie kupić książkę niż inny rodzaj emocji. Jeśli mam potrzebę poprawy nastroju, rozpieszczania siebie, idę do księgarni lub delikatesów. Literatura poprawia mi tak samo nastrój jak jedzenie. Jakie książki wybierasz, żeby sobie ten nastrój poprawić? Oj, książki wybieram bardzo różne. Ja jestem zodiakalnym bliźniakiem, co prawda z pierwszego dnia znaku, w związku z tym ten byk jest mocno we mnie, który stoi na, na ziemi, ale jednak bliźniak lata. A lata po różnych przestworzach i począwszy od tego, że na przykład ubóstwiam wracać do Diderota i do Kupusia Fatalisty, że interesuje mnie całe życie, wracam do twórczości na przykład Broszka, ale no, to jakby dla mnie, literatura, dla mnie musi być z taką literaturą, która poruszy mnie w środku, dotknie. Lubię oczywiście tą prześmiewczą, stąd, stąd wymieniłam tych dwóch autorów, ale zaczytuję się, kocham literaturę taką jak Filary Ziemi. Oczywiście wychowałam się na książkach pod tytułem Muminki, co myślę bardzo rozwija wyobraźnię dziecka. Ania z Zielonego Wzgórza, moja ukochana. Sięgam po książki naprawdę bardzo różne. Nie mam jednej takiej strony literatury, ale często mi się zdarza, że kupuję książki zupełnie przypadkowo, nie znając nawet autora. Coś mnie tam zaciekawi. Ja dużo podróżuję, więc do samolotu, do samochodu często te książki kupuję, czy też audiobooki. I zdarza mi się, że po przeczytaniu 20-25 stron odkładam książkę. Nie, nie katuje się, nie katuje się. Więc jeżeli się trafia taka wiesz literatura, która na przykład jest dla mnie od razu przy Indywidualna, że ja wiem, że ona tu przyjechała po rozwodzie, jest rozpaczona i właśnie weszła do tej restauracji, spotkała tego Włocha, i ja już wiem, że ona kupi tą winnicę, będzie z tym Włochem. Odkładam takie książki. Lubię książki, które mnie zaskakują, lubię książki z kluczem. Natomiast jeśli chodzi o gatunek literacki, to są to gatunki naprawdę wszelakie. Powiedziałaś tutaj bardzo ważną rzecz, że lubisz literaturę, która cię dotknie, więc twoje książki dotykają, dotykają bardzo, ale znowu jeszcze powstrzymam się i tutaj wszystkich naszych oglądających przed tym, byśmy dotknęły sedna tej. tej, tej, tej tej trylogii, która, która, która się ukazała. Chciałam Cię zapytać, co stało w zasadzie za tym, że postanowiłaś to napisać, bo podejrzewam, że nie względy finansowe, literatura w porównaniu z wielkim biznesem jest mało dochodowa. Ja w ogóle wszystko, co robię w życiu, to nie robię tego dla pieniędzy. Moją domeną jest i dewizą życiową jest gromadź wokół siebie wartościowych ludzi, a nie wartości materialne czy, czy, czy pieniądze. I ponieważ moje życie to jest taka sinusoida, jak każdego z nas, tylko że jeżeli ktoś bardzo bardzo wysoko mierzy, to też te spadki są bardzo bolesne. I ja się przekonałam, leżąc na dole niejednokrotnie, że najważniejsi w moim życiu są właśnie ludzie. I, i co takiego spowodowało, że ja zaczęłam pisać? Ludzie to, że ten świat, nowy świat takiego blichtru, taki bardzo powierzchowny świat um, oszukuje ludzi, zawodzi ludzi. Um, kiedy zobaczyłam, że powstają, um, czy są już dość mocno umocowane pewne grupy ludzi, celebrytów, takich sztucznych tworów, gdzie ja wiem jak te grupy się hoduje, do czego takie celebrytki, celebryci, którzy mówią się no ale zaraz, zaraz, dlaczego on ma tam milion, dwa, trzy miliony tych followersów, dlaczego on jest taki pożądany, dlaczego siedzi w pierwszych rzędach e, najważniejszych wydarzeń, tak, pokazów czy, czy, czy różnych innych imprez, jest takim celebrytą. No, nie napisał światowego bestselleru, nie zagrał głównej roli e, w kilku dobrych e, produkcjach. No, nie jest gwiazdą, za którą stoi jakiś dorobek, taki konkretny dorobek, gdzie można powiedzieć, że na przykład dla mnie jedną z największych gwiazd w Polsce był profesor Religa. To, to są dla mnie gwiazdy. Tak? To są oczywiście też świetni aktorzy, piosenkarze, a tu raptem taka królik, wiesz, wyjęty z kapelusza, i ten królik ma koronę, chodzi, puszy się, wiesz, ten ogonek taki tam z każdej strony, myślę sobie, ja wiem. Co za tym stoi. Natomiast na, zaczęło się to, wiesz, od bardzo takiej mojej prywatnej historii, kiedy przyjechałam do moich przyjaciół i moja przyjaciółka, która jest świetnym lekarzem, jej mąż jest również świetnym lekarzem, uznani specjaliści, wówczas mieli taką 15-letnią córkę, z którą sobie nie radzili, która się przestała uczyć i postanowiła zostać celebrytką. Założyła konto na Instagramie, zaczęła się tam jakoś, wiesz, eksponować, i oni mówią sobie, Ewa, jesteś jedyną osobą, która jest w stanie małej przemówić”. Do rozumu. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ja z nią siadam i mówię: Słuchaj, powiedz mi, co się dzieje, wiesz, zawsze chciałaś być lekarzem, podziwiałaś mamę, podziwiałaś tatę, ona siedzi tak, mówi do mnie, żując gumę, mówi tak, wiesz co, ciociu, no cały problem polega na tym, że moja mama pracuje od rana do nocy, mój tato pracuje od rana do nocy, nie ma ich w domu, nie mają czasu na życie rodzinne, tu jakiś kredyt na coś, tam jakiś kredyt na coś, wiesz, a obserwuje i tam i wymienia taką jedną, drugą celebrytkę, mówię, wiesz co, ciocia, ona nawet żadnych studiów nie skończyła, nie wiem, czy ona nawet skończyła liceum jakikolwiek, czy ona ma ale znaczy, ona świetnie wygląda, dobrze się ubierze, jest, zarabia ogromne pieniądze i mi wiesz, podaje stawki, ile kosztuje u niej post na Instagramie. Te młodzież już wtedy takie rzeczy dzisiaj też doskonale wie. I wiesz, i ja robię coraz większe oczy, coraz większe oczy, i ona niestety mówi do rzeczy. I ja mówię do niej: posłuchaj. I zaczyna mi opowiadać, jak to wygląda. Mówię, wiesz, jest to bardzo młoda osoba, która prawdopodobnie no, znajduje się tu, gdzie się znajduje, z takich czy innych powodów opowiada mi jak dla piętnastolatki w miarę strawną historię bycia tego rodzaju celebrytką i mówię do niej wiesz czas ma to do siebie że jak ten czas płynie my zbieramy doświadczenia życiowe e, jesteśmy coraz mądrzejsi e, zawodowo jesteśmy coraz bardziej rozwinięci to twoja mama i twój tato z czasem tego czasu będą mieli więcej i będą zarabiali więcej będą rośli na wartości ta osoba jak zacznie mijać ta jej uroda, i przyjdą na jej miejsce następne takie młode celebrytki, przestanie być taka ważna. Zaczęłam jej to tak opowiadać bardzo obrazowo i bardzo brutalnie. No, dzisiaj jest na trzecim roku medycyny szczęśliwiej, dotarło to do niej, tak, dotarło to do niej. I mówię, wiesz, fajnie, możesz założyć takie konto, możesz być lekarzem, który pokazuje różne tego typu rzeczy, i również niezależnie być, jeżeli bardzo chcesz osobą znaną. Dzisiaj się śmieję mówić choć jak to dobrze, że ty mnie wtedy obudziłaś. Więc i wtedy sobie pomyślałam, że obudziłam jedną osobę. Chciałabym obudzić społeczeństwo, chciałabym pokazać społeczeństwu, że osoby, które kochamy i podziwiamy kompletnie bez powodu, za wartości, których tak naprawdę my u siebie byśmy nie szanowali, czy u swojego dziecka, czy u swojej jakiejkolwiek bliskiej osoby, to chcę pokazać w swoich książkach z jednej strony, jak powstają takie farmy celebrytów, jak osoby, które tworzą takie, takich celebrytów, takie celebrytki na tym zarabiają, jakie to jest bardzo proste, jaki to jest mechanizm, naprawdę niezwykle prosty, a z drugiej strony do czego yy, może to doprowadzić, jaka jest cena bycia taką osobą i o co można się zaplątać. Ale pokazuje też na pewno wiesz, czytając, zauważyłaś, że w tych moich książkach jest dużo takiej psychologii. Gdzie, gdzie pokazuję, jak łatwo jest oszukać kogoś na uczuciach, bo ja nie tylko, nie tylko eksponuję osoby, które świadomie wchodzą w pewien proceder, pokazuję też ludzi oszukanych. Oszukanych chyba nie ma nic gorszego, jak oszukać drugiego człowieka na uczuciach. Palsze się, jak kogoś się oszuka na pieniądze, ale ja osobiście doświadczyłam takiej historii, gdzie, bardzo świeżej zresztą, gdzie zostałam oszukana na uczucia po to, żeby mnie okraść, po to, żeby mnie wykorzystać stać, tak? I nie była to tak prosta, idiotyczna historia jak żołnierz amerykański, mówimy o długim procederze, mówimy o, o, o konkretnych sytuacjach, i też w tych książkach pokazuje, dlaczego my się dajemy na to złowić. Dlaczego wydawałoby się, że mądre kobiety, mądrzy mężczyźni, bo, bo dotyczy to tak samo Anny, głównej bohaterki, jak Brunona, dają się złowić osobom podstępnym, podłym, dają się wmanewrować w pewną grę grę w ludzi. Bo ta gra tytułowa, ta gra w ludzi, która się toczy, to ona jest w jakiś sposób wyreżyserowana, i z góry są pewnego rodzaju założenia, ale te pionki na tej szachownicy nie mają świadomości, że są pionkami i że nimi się rozgrywa. Także też gdzieś pokazuje te osoby, które świadomie wchodzą w to, świadomie pozwalają, żeby. Manipulować nimi, rozgrywać, płacą swoim ciałem i osoby, które są tak naprawdę ofiarami pewnego systemu, bardzo zamożnych, bardzo bogatych ludzi, ale i również dzisiejszych wartości: wartości tych właśnie internetowych, tych social mediów, kiedy wyznacznikiem jest torebka i portale plotkarskie piszą. Asia lat tyle i tyle, z torebką za tyle i tyle, w butach za tyle i tyle, prywatnym samolotem za tyle i tyle. No, no, żyjemy w czasach konsumpcji. I pokazuje, jak ta konsumpcja tak naprawdę wygląda, i nie zawsze ta, która jest e, oglądamy na kontach e, Instagramowych, e, o, oglądamy w internecie, jest prawdziwa. W dużej większości jest fikcyjna, ma za zadanie złowić e, albo ofiarę, albo nas, klientów danej osoby, na to, że ona rzeczywiście jest taka wyjątkowo bogata. Jeżeli kupimy jej produkt, czy jej osobę, czy jej książkę, to będzie taki high life również, również nas dotyczył. Przed zadaniem kolejnego pytania boję się, że udzielisz mi odpowiedzi, że 90%. A pytanie to brzmi, ile prawdy jest w tych procederach, które opisałaś? 70%. Uff, trochę mi użyło, ale nadal pozostaje to coś wstrząsającego tak naprawdę. Znaczy, tak, powiem, pierwsza część to jest Naprawdę prawie sama prawda, tak? Tutaj e, oczywiście jest przypudrowana, ale przypudrowana po to, żeby nikogo nie krzywdzić, żeby też nie odkryć. No, nasza tytułowa Anna jest osobą, która funkcjonuje e, w przestrzeni do dzisiaj takiej przestrzeni. No trzeba przeczytać książki, żeby wiedzieć w jakiej. E, natomiast e, oczywiście e, w dalszych częściach e, troszeczkę e, musiałam dodać, e, musiałam dodać fikcji literackiej, ale e, rozczarujecie. Po to żeby ulżyć. Po to, żeby te książki nie zabiły. Przyznam, że po lekturze w trakcie lektury pierwszego tomu, którego tytuł nosi Gra w ludzi, po prostu musiałam ją odkładać, bo opisywane przez ciebie rzeczy były tak odrażające, że że to się nie dało po prostu czytać. Ja wiem, że to nie brzmi zachęcająco do lektury, no ale nie zawsze lektura ma być po prostu łatwa. ta jest i przyjemna. ta jest ciężka, ale prawdziwa. Tak? Ta jest ciężka prawdziwa. Myślę, że to jest taka lektura, która jest też na miarę dzisiejszych czasów, bo my lubimy wiedzieć, jak to jest. My lubimy wiedzieć, kto jest podły. my lubimy obnażać pewne wartości. Ja tutaj obnażam ten świat wielkich finansery. Z drugiej strony pokazuje też, bo, bo gdzieś między tymi książkami i napisałam jeszcze um, Ubieram Arabskie Księżniczki, i to jest widzisz, na ile jestem uczciwa i sprawiedliwa w swoich ocenach świata, który, który mnie dotyczy, przez który przeszłam, którego dotknęłam, pomacałam albo który powąchałam tylko, to w książce Ubieram Arabskie Księżniczki ja odczarowuję ten świat Dubaju, Emiratów Arabskich, ten świat arabski. I, i zresztą w tych książkach wątki, które się pojawiają, bo są tutaj wątki arabskie, Zwłaszcza w trzeciej części jest mocny wątek arabski, pokazuje, że nie taki ten arab straszny, że te, te, te historie, które są przypisywane dla tego świata arabskiego, one się tak naprawdę dzieją w Polsce, w Rosji, w Czechach, w Niemczech, w Bułgarii, w Stanach, one się dzieją na całym świecie. Dewiacje, potrzeba poszukiwania głębokich wrażeń, dużo głębszych niż u normalnych ludzi to nie jest domena arabów, to jest domena. Człowieka, który tak naprawdę w pewnym momencie dochodzi do takiego zezwierzęcenia, tylko dlatego, że już ma wszystko i to wszystko go nie cieszy, co oczywiście nie oznacza, że wszyscy bardzo zamożni ludzie. To zboczeńcy? Absolutnie nie. Ja znowu jeszcze raz podkreślam: ci, którzy najbardziej emanują tym bogactwem, ci, którzy najbardziej się w tym pławią i te, i, i te luksusy pokazują na zewnątrz, oni są zawsze najbardziej podejrzani. Do czegoś to pokazywanie tego luksusu jest im potrzebne. Albo jest to i, i, i tacy też oczywiście się zdarzają, albo jest to budowanie siebie i, i przysypywanie tych swoich kompleksów, tych swoich korzeni, które nie są to majątki przeważnie z dziada, pradziada, albo jest to przynęta dla osób, które ją oglądają, takie zarzucenie rybki małej, żeby złapać ewentualnie większą rybę i ją zjeść, po prostu usmażyć i zjeść. To też Wiesz, te, te książki są ciekawe. Te książki odpowiadają na bardzo wiele pytań. I te książki nam, ludziom normalnym, którzy e, żyją, żeby być, a nie do końca, żeby mieć, nawet jeżeli ja mam, to to mam i jest mi potrzebne do tego, e, żeby m, smakować życie zupełnie w inny sposób, aniżeli ten materialny. E, I każde pieniądze wydam na książki, na podróże, mniej na, 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 na blichtr tego świata. E, to, to pokazuje, że my jesteśmy jednak fajni, że my jesteśmy. Ta, ta, ta część ludzi nie goniąca za tym szaleństwem, nie szukająca tych podniet, pod że jesteśmy zdecydowanie bardziej wartościowi. I myślę, że jest to książka, która wielu osobom poprawi nastrój. Takim osobom, które są rozczarowane, że nie mają tego Ferrari, tego helikoptera i nie, nie jeżdżą na Tygrysie, że, że może to ich życie trochę inaczej jest takie proste, mało interesujące, w zestawieniu z tymi książkami okaże się bardzo interesujące i bardzo fajne i bardzo kochane ponieważ ja jestem po lekturze już trzeciej wszystkich trzech części tej trzeciej która właśnie wchodzi na rynek pod tytułem decydująca runda Widzę pewien konkretny zamysł, który towarzyszył Ci przy pisaniu od początku. W pierwszym tomie, gra w ludzi, mamy taki e, poziom lokalny tego zezwierzęcenia. W drugim tomie, w furtce do piekła, wchodzimy stopień wyżej, no i w tej ostatniej decydującej rundzie jesteśmy na dachu świata, można powiedzieć, tak? E, mimo, że odbywa się na pustyni to wszystko, tak? E, Niemniej, jest, okazuje się, że tam jest dach świata. Y, Zastanawiam się, czy ten świat tego wielkiego biznesu, w którym przecież uczestniczysz także, czy cię nie zamknie przed tobą podwojów po, tym, po tych książkach. Wiesz nie, dlatego że wręcz odwrotnie. Jeżeli zaczniesz gdzieś tam szukać na internecie i wbijać Ewa Mingę, to na pewno natkniesz się na takie moje włoskie historie, na pewno natkniesz się na, na propozycje, które otrzymywałam po moim wystąpieniu na schodach hiszpańskich od nieżyjącego już Sylwio Berlusconiego, który był kojarzony. Ja, to była bardzo barwna postać. To był człowiek, który nie zmuszał kobiet do tego, co one dla niego robiły. On im składał propozycje. Ja odmówiłam takiej propozycji, ale ja. Ja ładnych kilka lat mieszkałam we Włoszech i ładnych kilka lat pracowałam z modelkami, pracowałam z pięknymi kobietami, pracowałam z tamtejszymi celebrytkami, gwiazdami. E, wiem, jak to wszystko wyglądało. E, i, e, I wiesz, e, ja nie chcę być w świecie, w którym dzieją się tego typu rzeczy. Ja uczestniczyłam w pewnych historiach trochę przypadkiem. Byłam takim, e, wiesz, dzięki Annie, z którą się przyjaźni do. Dzisiaj mi została część rzeczy opowiedziana także, więc ja nie chcę, żeby mnie zapraszano tam, gdzie się morduje i morduje dosłownie ludzi, gdzie się niszczy ludzi, gdzie się wykorzystuje ludzi, ponieważ pracuję w branży, w jakiej pracuję, łatwo jest mi wyłapać, na czym ten świat polega. Wiesz, w ogóle nie mam obaw. Mało tego. Powiem Ci, że moja książka obierałam arabskie księżniczki. Została tak doskonale odebrana w świecie arabskim, w którym czuję się jak ryba w wodzie i przecież nie eksponowałam go nigdy, bo posiadając pewne zaufanie, grając według pewnych gier, w pewnym momencie otrzymałam zezwolenie na to, żeby opisać tą moją przygodę w współpracy z tym światem arabskim. Ale dlaczego ją opisać? Ponieważ moje zdanie o świecie arabskim jest bardzo dobre. Ja uważam, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. Jeden arab, który Robi pewne rzeczy, nie wiem, morduje, bo oczywiście to wszystko się zdarza, to nie jest cały naród arabski. Jeden Polak, który jest złodziejem i kilku Polaków, którzy swego czasu za komuny wyjeżdżali za granicę i kradli w tych krajach kapitalistycznych, zwłaszcza w Niemczech, spowodowali, że o Polakach mówiło się jako o złodziejach. Ja na początku pamiętam w latach 90., kiedy rozpoczynałam współpracę z Niemcami biznesową i, i oni kupowali moje kolekcje, to się bali przyjechać do Polski i chcieli, żeby im dostarczać to na granicę, ponieważ uważali, że tam zaatakuje ich banda złodziei i że u nas to w ogóle białe niedźwiedzie na tej granicy śpią. Więc, więc tak samo tutaj został ten świat arabski w jakiś sposób krzywdzony. Ja też w tych moich książkach pokazuję, że jest mnóstwo ludzi bardzo zamożnych, bardzo wartościowych, tak, którzy, którzy walczą właśnie z tym całym procederem. Nie chcę być przyjaciółką zboczeńców. Nie chcę być przyjaciółką morderców. Niech mnie więcej nie zapraszają. Bardzo słusznie. E, a to teraz o prawdziwych bohaterach w Twojej książce, bo część z nich występuje pod pseudonimami, które łatwo rozpoznać, jak Rutin, jak Seval, tak? No to rozumiem z ostrożności procesowej, ale powiedziałeś, że Anna to jest Twoja przyjaciółka, czyli Twoja główna bohaterka, jest osobą realnie istniejącą. Absolutnie Bruno jest osobą realnie istniejącą, Anna jest osobą istniejącą, osobą bardzo realnie istniejącą. Małgorzata jest osobą realnie istniejącą. Generalnie większość tych osób, które tam są, są to osoby realnie istniejące. Dostały nową tożsamość, dostały jedynie Anna posiada bardzo zbliżony zawód do tego, który, który, który tutaj wyświetlam w tych książkach. Natomiast na tyle ta jej historia została gdzieś tam zawalowana, ale też ona mi na to w jakiś sposób pozwoliła, bo no trudno dzisiaj będzie, ona już w tych strukturach, w których pracowała dzisiaj jest w takim miejscu, że już nie pracuje operacyjnie, chociażby ze względu na swój wiek najzwyczajniej w świecie, nie byłaby atrakcyjna w tej grze w ludzi, żeby ustawiano ją na szachownicy. A mnie zastanawiała taka rzecz, że ta Anna właśnie, bo nie wiedziałam, że istnieje naprawdę, że ona nie ma wymiarów modelki, a jednak jest pożądana bardziej niż te dziewczyny, które mają takie wymiary. I zastanawiałam się, czy to dlatego jest taka atrakcyjna, że jest ruda? Wiesz co, Anna yy, yy, Anna. Nie bardzo tu chodzi o, o, o kolor włosów. A, Anna, jest, Anna jest <laughs> bardzo... <laughs> Anna jest bardzo kobieca, nie to nie ja. E, wiele osób się pytało, czy Anna to ja, nie to nie ja. E, Anna jest, e, jest bardzo kobieca. Anna rzeczywiście jest naturalnie rudą osobą. E, Anna dzisiaj nie jest ruda, ale jak ją poznałam, to, to, to była ruda. E, Anna ma te kształty takie troszeczkę plus size. Um, no, I... E piszę, jestem w trakcie pisania kolejnej powieści, która będzie typowo o świecie modelingu, która będzie typowa o świecie prostytucji w modelingu, e, agencji takich towarzyskich, które są bardzo luksusowe, na bardzo wysokim poziomie e, i tam trochę tłumaczę, jak to wszystko się odbywa, dlaczego modelki są pożądane. To jest jakby metka modelka. To nie oznacza, że modelki te, które są e, e, w w kwestii modelki, nie jej wygląd, nie wygląd modelki jest kartą przetargową, ale bycie modelką. Jakby coś takiego w tych mężczyznach zauważyłam, że jest mocnego, że jeżeli dziewczyna jest modelką, to jest przez nich pożądana, ale bardzo często ta, która jest modelką, nie grzeje długo miejsca. Zdecydowanie wybierają kobiety, które mniej nadają się na wybieg, ale jak to się. Taką zdradzę już tajemnicę, bo ona w tych książkach gdzieś jest zawarta, ale myślę, że ją mogę zdradzić. Otóż bardzo często hoduje się osoby do pracy seksu, do prac seksualnych w taki prosty sposób, robi się z niej modelkę, mimo że ona nie jest typową wymiarową modelką, ale Agencja doskonale wie, że taka będzie bardziej się podobała mężczyznom. Chodzi na pokazach mody, może nie na tych bardzo top pokazach, nawet nie dostaje żadnej garzy, bo ona nie jest wybierana. Gdzieś prosi dana agencja, projektanta, że zależy mu na tym, żeby ta modelka poszła, i wtedy na przykład ona idzie za darmo, a jeszcze na pozostałych modelkach, które się wybiera z tej grupy modelek, dzięki temu, że się na przykład weźmie dwie takie ich dziewczyny, które którym oni chcą zbudować, zrobić CV do tego pokazu, że je się weźmie, no to jest jeszcze rabat na pozostałe dziewczyny. I te dziewczyny później mają takie rzeczywiście, wiesz, z wybiegów zdjęcia, mają zrobioną książkę, ale ta książka nie służy dlatego, żeby pokazać go do domu, ją pokazać w domu mody Chanel na największych pokazach. Ona służy do tego, żeby pokazać ją właśnie tam, gdzie ta dziewczyna będzie osobą do towarzystwa, Ewentualnie to trzeba przeczytać: Ubieram arabskiej księżniczki, tam dokładnie to opisuje. Ewentualnie będzie mogła również świadczyć usługi seksualne. Tak? Te dziewczyny są tego świadome, te dziewczyny się na to godzą. Ja opisuję. Jakby w tej, w tej mojej najnowszej powieści, jakie są tego konsekwencje później, czym to się kończy, jak to wygląda. Ale to nie jest tak, że ten świat mody jest takim światem, który wiesz, otwiera raptem przepaść i tak wiesz, jak niedźwiedź łapą do tej przepaści zagarnia nieświadome kobiety. Nie, nie, nie. Im buduje się całą otoczkę, dlatego że łatwiej jest sprzedać modelkę, ale jeżeli jeżeli ten klient dostanie do wyboru trzy i to będzie taka modelka, top modelka, druga modelka będzie no, też dobrą modelką chodzącą, ale może bez wielkiego nazwiska, i trzecia to będzie ta wiesz w takich troszkę innych, bardziej kobiecych kształtach to w większości oni wybierają albo tą top, bo ona jest nazwiskiem i zaliczyłem taką, a nie inną. Bardzo rzadko te top modelki, yy, yy, bardzo, znaczy to jest bardzo unikatowe, jeżeli już to robią to na własnych zasadach, yy, godzą się na, na tego typu proceder, ponieważ one zarabiają tak duże pieniądze, że w zasadzie są gwiazdami i, i tutaj nie ma takiej potrzeby, tak? To, też warto jeszcze raz odniosę się do Ubiera Arabskiej Księżniczki, przeczytać, zwłaszcza finale, to, to, to ładnie eksponuje i pokazuje, jak to jest. Bycie dobrym w swoim zawodzie, bycie szanującym siebie powoduje, że jesteśmy szanowani że dobrze zarabiamy. Czy to jest modeling, czy to jest jakakolwiek inna profesja? No, są takie profesje jak prostytucja, które kojarzą się nam również z dużymi pieniędzmi, z pewnym społecznym odrzuceniem. Dzisiaj Dzisiaj coraz mniej, dzisiaj coraz mniej. Wyobraź sobie, że wśród tych młodych pokoleń to jest absolutnie nic złego. I okej. Okay. Ale chciałabym jednak, pisząc moją najnowszą książkę, żeby dziewczyny e, e, powiem Ci rzecz drastyczną, matki tych dziewczyn miały świadomość, e, że bycie utrzymanką zamożnego, dużo starszego mężczyzny, Niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje i jest to również rodzaj pewnej prostytucji. Wydaje mi się, że to powinno to o czym powiedziałaś tu na końcu, zwłaszcza powinno być rzeczą oczywistą dla każdej matki, zwłaszcza. Ale skoro o tym tak głośno mówisz i podkreślasz, widać nie jest. Tak? Absolutnie nie jest to rzeczą oczywistą, matki są dumne, matki są zadowolone. Często te dziewczyny podnoszą, podnoszą jakość życia swoich rodzin. Oczywiście gdzieś z tyłu głowy ta matka wie, co się dzieje i co ta dziewczyna robi, ale ona sobie to tłumaczy w taki sposób, że okej, okay, to jest przecież. Jeden sponsor. Ci panowie rzadko się z tymi dziewczynami żenią. Ci panowie je co jakiś czas regularnie wymieniają. Znowu powiem, nie mówmy. O wszystkich. Ja mam w swoim bliskim otoczeniu taką parę, gdzie jestem pewna na 200%, mimo dużego, bardzo dużej różnicy wieku, że ten mężczyzna kocha tę kobietę, a ta kobieta kocha tego mężczyznę, i, i, i tam to zadziałało. Znowu to, 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 to jest, no, jest mnóstwo sytuacji, w których. W których jest to jakiś rodzaj związku i bycia, i bycia ze sobą, ale również taką, taką kwestię będę, znaczy, opisuję w tej mojej najnowszej książce, bo siłą rzeczy ta młoda kobieta no z różnych powodów w pewnym momencie musi pożegnać tego, Dużo starszego, bardzo dużo starszego mężczyznę. Ona przez pewien okres czasu jest przyzwyczajona do, w tym młodym wieku, jest kształtowana przez tego mężczyznę, żyje w pewnej bańce, w pewien sposób nabiera pewnych nawyków, nabiera pewnych doświadczeń, i z odejściem tego mężczyzny, ja nie mówię, że on ją zostawia. Ja mówię z takim naturalnym odejściem, no bo, no bo przychodzi taki wiek, no, że ludzie już dłużej nie żyją, to ona zostaje Naprawdę z dużą traumą, bo już nie potrafi sobie przeważnie ułożyć życia, i każdy następny partner, jeżeli ona, zwłaszcza jeżeli ona go kochała, jeżeli on był tym jej ideałem, to każdy następny partner nie jest w stanie jej dorównać, i ona musi się liczyć z tym, że kolejne kilkadziesiąt lat swojego życia będzie spędzała na poszukiwaniu i na wielu, wielu, wielu rozczarowaniach. Chciałabym trochę użyć tej naszej rozmowie, bo ponieważ Ty jesteś autorką tej książki, to wprowadzasz na jej łamy dużo opisów sukien. Wprowadziłaś tam także pewną znaną projektantkę. Nie wiem, czy to jest. Zapłaciła ci za ten product placement. Wiesz co? No, siłą rzeczy ja w tym towarzystwie byłam. Siłą rzeczy ja w tym towarzystwie te, te, te kobiety ubierałam. I powiem Ci tak. Całe życie. Całe moje życie to są obrazy. Ja y, maluję, y, zajmuję, się, zajmuję się sztuką, zajmuję się malarstwem, rzeźbą, y, tworząc modę, ja to wszystko widzę. Pisząc te swoje książki, chciałam, żeby moje czytelniczki autentycznie się w tym świecie znalazły, żeby zobaczyły tę Annę w zielono-butelkowej sukni żeby zobaczyły Małgorzatę w tym jej surowym, czarnym stroju takiej femme fatale, żeby zobaczyły też wnętrza, żeby poczuły zapachy, żeby czytając tę książkę autentycznie się przeniosły. To już jest kwestia, wiesz co, myślę, że właśnie literatury, na której ja się wychowałam, tej literatury takiej jak chociażby właśnie Ania z Zielonego Wzgórza, gdzie ja byłam razem z Anią na tym Zielonym Wzgórzu, gdzie jako ruda piegowata Ewa utożsamiałam się oczywiście z tą Anią, nie byłam sierotą, miałam, miałam cudowne dzieciństwo fantastycznych rodziców i dużą, dużą, piękną polską rodzinę, ale jednak no... Zależało mi na tym, żeby te moje książki, te moje powieści, ta moja literatura była literaturą obrazu. Ja Maluję emocjami, piszę emocjami, e, piszę obrazem, w związku z tym jestem tam oczywiście no, siłą rzeczy, jestem projektantką, jestem kreatorką. Więc e, tak jak e, bardzo mi miło, że, że zacytowałaś moją autobiografię, jest również taki, taki fragment, że urodziłam się po to, aby stworzyć świat wedle mojej wyobraźni. To też stworzyłam tu świat wedle mojej wyobraźni, który, który poznałam, ale który też na tyle zmieniałam, e, wiesz to są też takie, ten obraz to jest zabieg. Zapudrowania pewnych faktów, no bo zależało mi na tym, żeby mimo wszystko nikogo tutaj nie rozliczać, bardziej rozliczać zjawiska, bardziej pokazać, jak to wygląda. Zwłaszcza, że mnóstwo osób za to zapłaciło i, i, i mnóstwo osób zostało wykluczonych społecznie. Jedna osoba do dzisiaj od, odbywa karę pozbawienia wolności, niektórzy potracili swoje życie. Także tutaj chyba, gdyby była taka osoba, ja nie wiem, wiesz, czy ja bym potrafiła z tym żyć, wiedząc, że jest ktoś, kto kogoś skrzywdził i, i, i nie poniósł konsekwencji. Ale to już była domena mojej przyjaciółki Anny, która oczywiście ma zupełnie inne imię i ona stoi za tym, że, że tym, którym należała się kara, ta kara została wymierzona. Dzięki Annie pokazuje też dla nas ludzi, też się użyczy dla nas kobiet, ale to, to mówię, to jest książka, która nie wymaga utożsamiania się z płcią, że to jest książka dla kobiet tylko. Absolutnie jest to książka dla ludzi, którzy lubią sensacje i którzy, którzy lubią e, mocną sensację, ale ona pokazuje, jak to jest e, ślepo zaufać, jak to jest e, popłynąć z miłości, e, a e, w jakiś sposób poleżeć trochę na tym dnie, na tym dole, w którym Anna leżała i e, zobaczyć jedno, drugie, trzecie światło i mieć odwagę wstać, bo ja uważam, że Największą sprawą, Jeżeli upadamy największą sprawą, to jest nie leżeć na tym dnie, nie, nie wmawiać sobie, że ja nie potrafię, upadłem koniec no. Próbowałem tego życia, ale jest nokaut z tym życiem. Nie zakopywać się w trumnie za życia, tylko otworzyć w pewnym momencie to wieko albo z hukiem i wyjść z tej trumny i zawalczyć, bo to długie leżenie i zaglądanie życiu pod spódnicę to jest czegoś nas uczy, bo wtedy, kiedy leżymy, to patrzymy od spodu, jak to życie nad nami funkcjonuje, ale my widzimy tam pod tym spodem te wszystkie intymne rzeczy tego życia. I warto wtedy rzeczywiście albo otworzyć z hukiem to nasze wieko, Albo je troszeczkę odsunąć i pomalutku się z niego wysunąć, i zobaczyć, która ręka, która się do nas, bo przeważnie dziś jakieś ręce się pojawiają, wyciąga, żeby się o nią zahaczyć, żeby, żeby spróbować wyjść. I Anna jest takim właśnie dowodem na to, że nie ma takiego, nie ma takiej trumny, z której nie można wyjść, ba, a jeszcze w pewnym momencie swoich oprawców wsadzić. Na własne miejsce, albo jeszcze gorzej. Czyli, no taka, nie chcę powiedzieć, że jest to zemsta, ale, ale rzeczywiście Annie się udało, udało się. Zemścić. Ona jest, to jest bardzo mądra osoba, i ona nie mówi o tym, jak o zemście. Ona mówi, że zapłaciła, spowodowała, że te osoby zapłaciły nie tylko za jej krzywdę, bo, bo chyba ją zdecydowanie bardziej wzruszyła historia tych kobiet, które znalazły się jeszcze niżej od niej, właśnie, przypalane. Głowy papierosem, uzależnienie od narkotyków, ta najniższa kasta, bo to o czym piszę i na czym bardzo mi zależy, żeby zrozumiały dziewczyny, które są dzisiaj na topie i są takimi wyjątkowymi celebrytkami i ulubienicami bardzo zamożnych panów, że czas mija i te osoby nigdy nie schodzą na bok, one spadają piętro niżej, piętro niżej, piętro niżej, jak bardzo by się nie dorobiły, to wchodzą w pewną pułapkę pewnej gry, i nie ma takich pieniędzy, nie ma takiego majątku, który by zgromadziły, który by nie zaczął topnieć, i poszukiwań pewnych coraz niżej, coraz niżej. Jeżeli są mądre, to udaje im się, będę opisywała to, opisuję to w tej mojej najnowszej powieści. To im się udaje jakoś tam funkcjonować i mają koszt tylko duży psychiczny do końca życia. Ale jeżeli są nieporadne i dały się złapać w tą siatkę, to przeważnie kończą na ulicy i to w tej najgorszej kategorii prostytucji, jaka jest, mieszkając po 5-10 w jednym mieszkaniu, będąc karmione głównie narkotykami, żeby można je było jak śmieci, takie do podcierania najniższej kategorii mężczyzn, która z nich korzysta i nie chodzi tutaj mi o ich pozycję społeczną, ale o to, że ja sobie na przykład nie wyobrażam, jak można się zatrzymać przy, przy ulicy i, i wziąć sobie z lasu dziewczynę i ją użytkować. No więc, a są jeszcze gorsze, o których piszę w tych książkach. Zazwyczaj udaje mi się jakąś rozsądną, inteligentną, błyskotliwą płętą zakończyć rozmowę. Dzisiaj szczerze powiem, brak mi słów, bo to, co opisałaś, jest tak y, odrażające. W sensie merytorycznym. Te, 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 te mechanizmy, które pokazałaś, są porażające i rzeczywiście powiedziałaś, że to nie jest książka tylko dla kobiet, ale przede wszystkim w tym sensie, że to one się pakują w tę potwornie brudną grę. i to jest taki głos twój, tak? Żeby uważały. Tak, to jest mój taki głos, żeby uważały. To jest mój głos też, gdzie... Wiesz, ja mam sporo przyjaciół i kolegów, koleżanek również i kiedy moja mądra koleżanka, mądra koleżanka, bizneswoman, zaczyna mi tłumaczyć, że się zakochała... I że ona z jakimś gościem z Dubaju pisze, z jakimś Arabem po polsku, na Messengerze, na Facebooku, I ja zaczynam to czytać i mówię: Dziewczyno, ale to jest w ogóle jakiś oszust, w ogóle to nie. Wiesz? Inteligentnej, wykształconej kobiecie tłumaczę. Że to jest oszust, więc chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy my tak bardzo potrzebujemy tej miłości, to w tych wszystkich trzech częściach, yy, i w kolejnej książce, którą piszę, i w Ubieram Arabskie Księżniczki, pokazuje, że miłość, brak miłości, te czyste ludzkie, piękne emocje, tak często są wystawiane na próbę. Tak często jesteśmy zwodzone, my kobiety w dużej większości, jesteśmy zwodzone przez mężczyzn po to, jak się okazuje, żeby nas wykorzystać. I później, Znam to z autopsji. Płacimy podwójną cenę. Płacimy cenę emocjonalną. To, kim ja byłam dla tego człowieka, który deklarował mi miłość do grobowej deski, że tak naprawdę on mnie w ogóle nie kochał, tylko od samego początku planował normalne, ordynarne przestępstwo na mnie. Że jako kobieta, jako człowiek, zaczynam czuć się bezwartościowa. Dobrze, że mam taki silny charakter i ja jakby potrafię sobie z tym poradzić, ale myślę, że 90% kobiet na moim miejscu by sobie z tym nie poradziło. I, i wiesz, i później w tym wszystkim. Ta kwestia materialna, bo ja jeszcze za to płacę poważne konsekwencje materialne. Ta kwestia materialna się okazuje dla mnie absolutnie drugorzędna. Absolutnie drugorzędna, ale jednak bardzo uciążliwa, bo za jakiegoś gnoja, nazwijmy rzeczy po imieniu, oszusta, rozumiesz, człowieka, który, który był przy mnie, był ze mną i deklarował mi w ogóle pomoc, wsparcie i tak dalej, muszę ponosić duże konsekwencje finansowe jako osoba silna jako osoba która potrafi sobie pewne mechanizmy wytłumaczyć ja z tego wychodzę ja z tego wychodzę bogatsze o doświadczenia ja jak ta Anna wiesz dlatego się przyjaźnimy no to zatańczymy ale większość moich bohaterek tych osób, które spotkałam, do dzisiaj sobie z tym nie poradziły. Nie potrafią wyjść, nie potrafią zaufać. Za życia, mając 40, 30 parę lat, 50, przecież jesteśmy jeszcze bardzo młodymi kobietami, one są martwe. One mają skończone życie i wszystko widzą na czarno. Niektóre z nich są bardzo zamożne. Nie, nie, nie tędy droga. Mam nadzieję, że te moje książki będą przewodnikiem, gdzie leży szczęście i że być to znaczy być, a mieć to może być tylko i wyłącznie narzędziem do tego, żeby być człowiekiem spokojnym. Pieniądze szczęścia nie dają. Ja tutaj mam zupełnie inną dewizę, jak inne może kobiety. Ja uważam, że pieniądze szczęścia nie dają. Są absolutnie narzędziem do tego, żeby, żeby zdobywać różne rzeczy, takie jak poczucie bezpieczeństwa, ułatwiać sobie życie, ułatwiać sobie tę drogę do szczęścia, ale, ale pamiętajmy, że żadna torebka za 100 czy 200 tysięcy niesiona w ręku nie ma takiej wartości, jaką wartość ma przyjaciel, o którego ramię w trudnej chwili będziemy mogli się wesprzeć. I to, co moja dewiza, życiowa, zbierajmy ludzi, nie zbierajmy pieniądze, w sytuacjach, w których ja musiałam zaglądać temu życiu pod spódnicę, była, okazywała się dla mnie moją największą wartością, największym szczęściem, poczuciem bezpieczeństwa, a przy okazji świadomością, że jestem fajnym człowiekiem, że tylu ludzi jest wokół mnie, którzy gdzieś tam ciągnęli mnie z tego dołu do góry, albo jak jest taki film znany Ostatni Samura i ten Ostatni Samura, jak w tym stole stoi tu pośrodku, tak taki, wiesz, poraniony sam z tym mieczem, a dookoła stoją wrogowie. Więc ja jestem takim ostatnim samurajem z tym mieczem, a dookoła stoją moi przyjaciele, którzy nie pozwalają, żeby mnie dalej raniono i, i czekają, aż mi te moje rany się pogoją i, i dostarczają mi różnych, wiesz, opatrunków, nie dopuszczając wrogów. I życzę każdemu, żeby te moje książki były takim trochę przewodnikiem, przy okazji jak nie żyć, jak nie żyć, żeby żyć szczęśliwie. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Szanowni Państwo, trylogia Ewy Minge może nam pokazać, w zasadzie powinnam powiedzieć, szanowne panie, bo to jednak tak, szanowne panie, szukamy miłości i nie szukajmy błądząc. Przeczytajmy te książki. Do zobaczenia.